Dobry wieczór Państwu. 70 spotkań tego sezonu PGE Ekstraligi za nami. Kilkadziesiąt magazynów także i to jest ten ostatni. Kończy się liga, wszystkie rozstrzygnięcia mamy. Czas to podsumować w znakomitym gronie. Marcin Musiał, kłaniam się i zaczynam od przedstawienia moich gości. Tomasz Lorek. Kłaniam się. Jacek Ziółkowski, menedżer Orlen Oil Motoru Lublin. Maciej Markowski. Witam, dobry wieczór. I Marcin Kuźbicki. Dobry wieczór. Mamy puchar, przepraszam, mamy medal przed sobą, panie Jacku. Piękny, okazały. I cenne, myślę bardzo. No, medal, o który walczyliśmy przez ostatnie kilka miesięcy i powiem tak, to trzeci złoty medal, ale to jest coś takiego, co się nigdy nie nudzi. Oby ich było jak te więcej. A tu mam do pana takie pytanie, bo pan 3 złota w motorze, pamięta pan finał 2018, awans z Rowem Rybnik do PGE Ekstraligi, pamięta pan finał w pierwszym sezonie w drugiej lidze, czyli awans z Rzeszowem. Tak jest. Czy panu się te dni czasami nie mylą? Bo czasami jak jest tak, że ktoś odnosi jakiś wielki sukces sportowy, to pamięta, jaka była pogoda, co jadł na śniadanie. Czy panu już się te wszystkie finały nie mieszają? Nie, no może śniadanie to nie pamiętam, ale mecze pamiętam. To nie, nie. Takie rzeczy finałowe, jakby decydujące rozstrzygnięcia, pamięta się długo. I to nawet przed wielu, wielu lat. I co pan zapamięta z wczoraj, z tego meczu? Najbardziej? Piąty wyścig. Taktyczna Laguty i tylko 3-3. Znaczy tylko dla Wrocławia i w tym momencie wiedziałem, że jest pozamiatane. Świętowanie trwało długo? Czy ono się już w ogóle skończyło w Lublinie? Bo wiem, że tutaj wyzwaliśmy pana, ale... Myślę, że nie. Znaczy, no, w moim przypadku nie trwało długo, bo rano do pracy, ale myślę, że to świętowanie będzie trwało. Jeszcze trochę? Tak. Jeszcze kilka tygodni? No może nie tygodnie, ale jeszcze trochę. To przynajmniej do wolnego weekendu. Żeby odpocząć potem od razu w weekend. To podsumujmy sobie, drodzy Państwo, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o wyniki w tych ostatnich dwóch meczach tego sezonu w PGE Ekstralidze. W meczu o brąz i oczywiście w wielkim finale zwyciężyli wysoko gospodarze w tej ostatniej kolejce. Orlen Oil Motor lubi nie tylko pewnie u siebie, ale też pewnie w całym dwumeczu. Podobnie zresztą było w przypadku Apatora brązowego w tym sezonie. W rywalizacji z EBUD.pl Stalą Gorzów. Te wyniki, no, piątka z przodu, ale też mamy wrażenie chyba, Macieju, że długo w obu meczach zapowiadało się, że to będą wyższe rezultaty na korzyść Torunia i Lublina. Nawet znalazłem taką zależność, że po 6, 7, 8 i 9 wyścigu w obu meczach rewanżowych był taki sam wynik. 37-17 po 9 to można tylko rozłożyć ręce tak naprawdę. Upadek Waculika w Toruniu tak naprawdę przekreślił nie tylko jeszcze przedłużając emocje o równym meczu, ale tak naprawdę o jakimś takim widowisku do samego końca, gdzie coś się może jeszcze wydarzyć na torze. Tam tak naprawdę jechali już w trzech zawodników. Natomiast w Lublinie już było wiadome po tym wyścigu, że matematycznie nawet nic się już nie da zrobić. Do Stali i do Apatora jeszcze przejdziemy, ale Kuźbiku, to w takim razie do ciebie pytanie o finał. W którym momencie ty zdałeś sobie sprawę, że Betard Sparta nie ma szans? Czy to było jeszcze po trzecim biegu? Po trzecim biegu? Tak, pan Jacek mówi o piątym biegu. Ja już po trzecim, gdy Maciej Janowski przegrał podwójnie, sparł z Marsli Holder, uznałem, że nic z tego nie będzie. Po piątym, w przypadku półfinału z Toruniem, wtedy rezerwę taktyczną w postaci Roberta Lamberta udało się wam spacyfikować. A no wczoraj... Tak naprawdę jedyny scenariusz, w którym Sparta mogłaby odrobić, to było dobre wejście w ten mecz. A jak widać było od początku, że wrocławianie no nie są szybcy, że ten tor nadal będzie atutem dla gospodarzy, to po tym trzecim biegu wtedy było ile? 13-5. No to już de facto było wiadomo, że nic nie będzie z tego. Ale u pana, panie Jacku, nerwy były, bo nawet jak przyjeżdżamy zawsze na mecze do Lublina, to my mówimy, nie, no dzisiaj pewne zwycięstwo, faworyt jasny, a pan mówi, nie, 15 programów wydrukowałem, wszystkie rozpisałem, różne warianty, kto, gdzie, jak, kiedy, to wszystko rozstrzygnie się na to, że wczoraj też pewnie pan czekał na rozstrzygnięcia dopiero. To znaczy, ja w Żużlu tyle przeżyłem, że nie ma dla mnie meczu wygranego przed meczem. To jest 15 wyścigów i może się wydarzyć tak wiele niesamowitych historii i tak wszystko się może odmienić, że nigdy nie jestem pewien, dopóki po stronie mojej drużyny nie ma 46 oczek. To w którym momencie wczoraj te scenariusze w pana głowie zaczęły się układać tak, jak powinny? Czy to już był pierwszy bieg, kiedy tam Łaguta nie mógł wyprzedzić Kubery, to pan powiedział, dobra, Kubera mocny, mamy to. Przed pierwszym biegiem myślałem sobie, że, ponieważ jechała bardzo silna para Łaguta Biuli, najważniejsze jest nie przegrać tego wyścigu. I gdy Dominikowi udało się obronić przed no, mocnymi atakami Artioma, to wiedziałem, że już nie jest źle. No a potem juniorzy i poprawka w trzecim wyścigu, czwartym, i właściwie już było z górki. Tomek, ty jak patrzysz na skład motoru, to w ogóle powinni się martwić w Lublinie? Czy to jest taka paka, że tam jak ktoś ma słabszy dzień, to i tak przecież wiadomo, że inni nadrobią? Świetny zespół. Bez
jakiejkolwiek słabości, nawet jak jedno ogniwo wypada, to jest ten, który łata. Na każdej pozycji mają zawodników, którzy jak mają dołek formy, kryzys delikatny, bo musi taki nadejść, czkawka nawet Frediego dopada, czy Bartka, to to są tak doświadczeni rajderzy i to jest zespół. Mimo tego, że to są indywidualności, wiadomo, że każdy jest nas trochę egoistą, tak samo jest w sporcie wyczynowym, ale wszyscy jadą na jednym wózku i wszyscy dmuchają w jednym kierunku. Ja myślę, że jedną z takich głównych sił drużyny jest to, że dla przeciwnika jest jedna niewiadoma, w każdej chwili każdy zawodnik może wygrać wyścig. Cała siódemka jest na takim poziomie, że każdy z nich potrafi wygrać wyścig. I Bartek Bańbor, i Wiktor Przyjemski, i wszyscy ci seniorzy, oni po prostu, no, nie wiadomo z której strony, że tak powiem, uderzymy. No, to jest efekt hydry znany z Unii Leszno kiedyś, parę lat wcześniej. Tak. Ale to mam pytanie od razu, panie Jacku, bo ostatnio na przykład słyszeliśmy tłumaczenia prezesa Sadowskiego, że zmiany w Gorzowie są podyktowane między innymi tym, że trzeba ten skład odświeżyć. Wy, jak wiadomo, nie jest to żadna tajemnica, pojedziecie identycznym składem za rok. Czy w takim razie odświeżanie składu jest przereklamowane i jeżeli mocna drużyna jest naprawdę mocna, zgrana, tworzy Team Spirit, to może sobie tak jeździć razem sezon, dwa, trzy i nie będzie żadnego problemu? Czy tu jakieś zagrożenia pan dostrzega? Znaczy, ja powiem tak, od 7-8 lat, jak powstał nowy klub, to te zmiany, które są w drużynie, raczej są kosmetyczne, czyli wymieniamy jedno ogniwo. No w tym roku nie wymieniłem żadnego, bo taki układ wyszedł. Ale myślę, że zmiany są potrzebne, ale nie za duże. Bo za duża rewolucja to nie robi nic dobrego, bo to trzeba, no drużyna musi się znać, chłopcy muszą wiedzieć, na co mogą liczyć. Zauważmy, że w niektórych biegach juniorów, przyjrzyjmy Bańbora i Wiktora, to oni no, na pamięć jeżdżą, robią pewne akcje. Nawet nie patrzą na siebie, bo wiedzą, co zrobi drugi, prawda? I podobnie przez wiele lat, znaczy wiele miesięcy spotkań jeździła para Holder Lindgren. Prawda? Oni no, doskonale się znali, ale zmieniliśmy troszkę układ i para Cierniak, Holder też bardzo ładnie. Z czego ta zmiana wynikała właśnie? Z Fredki. Fredka jakby preferuje tę jazdę po szerokiej i z poprzednim numerem jechał na początku serii. Mhm. Z tym numerem ma biegi jakby później. Ale to też ten numer jest dobry u siebie, bo na wyjeździe już jest inny układ wyścigów. Ale to jest dobry moment, żeby o to zapytać. Ja wiem, że to jest trochę oklepany temat, wałkowany przez nas w trakcie sezonu, no ale skoro pan tu jest, to niech pan się tłumaczy. Rajderzy z Grand Prix, tam rywalizują. Nawet ten wspomniany Bańbor z Przyjemskim rywalizowali w SGP2. Jak tutaj zadbać o atmosferę? No bo oni koniec końców nie chcą wszystkiego zdradzić, a jednak chcą sobie pomagać, chcą jechać parą, a gdzieś swoje sekrety na pewno mają. To znaczy, nie to, że nie chcą. Oni chcą i jeżdżą parą. Naprawdę zjeżdża zawodnik z wyścigu i nie ma jakichś tajemnic, tylko mówi, jak reaguje tor w porównaniu na przykład z torem lubelskim, jeżeli jest mecz na wyjeździe, albo jak wygląda tor lubelski w porównaniu z poprzednim wyścigiem. Nie ma tu żadnych tajemnic, to są po prostu koledzy. Ja wiem, no, może wpływ ma to, że zawodnicy spędzają ze sobą trochę czasu w tym okresie przedtorowym. Czyli te wspólne wyjazdy gdzieś tam na rowery, jazda po górach, jakieś żarty, jakieś zabawy, gra w piłkę. To wszystko... Stala zespół. Tak, stala zespół. Cementuje. Tak jak mówiłem, kiedyś mnie ktoś pytał, kto jest... Czy mógłbym podać nazwisko najważniejszego zawodnika w motorze? Tak. Motor Lublin. Tak się nazywa. To jest drużyna po prostu. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale pan Jacek bardzo lubi gotować i kiedyś w wywiadzie powiedział, że największa frajda z gotowania jest z przygotowania, a nie z jedzenia. Trochę tak pewnie jest z tym zespołem, tak, że najlepiej się przygotowuje zespół, a potem to już samo leci. Potem tylko owoce się zbiera. Które ciasto jest najtrudniejsze do ugniatania w motorze? Które ego jest najtrudniejsze do poskromienia? Powiem tak, już nie ma. Już nie ma? Ukróciliście, czy już go nie ma w klubie? Nie, nie ma w Lublinie. Niech sobie widzowie dopowiedzą. Mówię, że nie ma w drużynie. No proszę. Chciałem, że zapytasz o ugotowanie rywala. Wczoraj się to udało perfekcyjnie. Nie, no wczoraj zawodnicy, znaczy to jest tak, już w meczu rewanżowym z Apatorem Toruń widać było, jak naprawdę bardzo poważnie chłopcy podeszli do tego rewanżu. Widać było, że te 12 oczek, te 3 ciosy w ostatnich 3 wyścigach tak bardzo ich ubodły, że musieli się zrewanżować i rzeczywiście pierwsze biegi w meczu z Toruniem to były takie... No, nokautujące tam po kilku biegach, bo wiadomo, że jest pozamiatane. A wczoraj po prostu zawodnicy czuli wagę tego spotkania. No, to był mecz o złoto.
prawda? Mimo, że we Wrocławiu była wygrana, ale o 4 punkty to praktycznie jeden wyścig nie zaczynam od remisu. Więc czuli wagę tego spotkania i bardzo serio do tego podnoszę. Do wszystkich meczów podchodzą serio, ale widać było, że ich im no, wyjątkowo zależało. A to pan tego nie wie, ale to Wiktor Przyjemski w wywiadzie wczoraj w trakcie meczu powiedział, że no, trochę się stresował, ale spotkał Mateusza Cierniaka i Cierniak powiedział, nie, no już kolejny finał, to już stres trochę mniejszy. Po na przykład Zmarzliku czy po Cierniaku widać to, że się spinają, czy to jest taki sam Bartosz Zmarzlik w trzeciej kolejce, jak Bartosz Zmarzlik przed finałem u siebie w Lublinie? Znaczy Mati Cierniak jest... No taki luźny bardzo. Natomiast nie, no Bartek myślę, że czuł powagę sytuacji, ale nie było widać jakiegoś tam zestresowania. Także fajnie do tego podeszli. No i wynik był taki, jaki oczekiwaliśmy. A Mati Cierniak taki luźny, a wczoraj z tego, co donosił Piotr Kaczorek, to tam fruwały rzeczy w jego boksie po nieudanych biegach. No, chyba gogle, ale miał zapasowe potem ja na podium. Ja powiem tak. Nie zawsze zawodnikowi wychodzi mecz. Fredka we Wrocławiu pojechał, no nazwijmy sobie tak sobie, 2:1:0, no potem rewelacyjny wyścig 13. No ale wczoraj na twardym torze, gdzie chodził krawężnik, ten zawodnik, który preferuje jazdę po orbicie, no był nie do ruszenia w pierwszych biegach trzech, prawda? 3 trójki. No taki jest żużel po prostu. Zawodnikowi czasami nie uda się złapać odpowiednich ustawień, potem zaczyna się szukanie. To jest naprawdę bardzo trudne. Ale Mati ma, nie wiem czy się zgodzisz, zdrowy dystans do profesji. Jedzie do Islandii. Camper. Po górach chodzi. Po górach chodzi, wulkany, lodowce, więc on ma... Dla niego te 12 punktów straty, jakie ponieśliście w Toruniu, usiadł sobie na busie, otworzył drzwi, wyjechał do Szwecji, jechał na ligę z tatą i mówi 12 to spokojnie odrabiamy. To rzadko kiedy sportowiec ma taki spokój, nie? Tej klasy, tak młody chłopak, nie? Ja pamiętam rewanż ze Stalą Gorzów. Tam pierwszy mecz przegraliśmy chyba 52-38 albo 51-39. I pamiętam na odprawie na torze powiedziałem chłopcom, słuchajcie, zawsze walczymy o 46 punktów. Dzisiaj potrzeba nam tylko 6 więcej, to naprawdę nie jest dużo. Co prawda wtedy zwątpiłem po biegu juniorskim, bo liczyliśmy na 5-1, a tam był upadek chyba Mati Cierniaka. I tak no, uciekło te 4 oczka przewagi, bo remis był, ale potem udało się odrobić. Maciek, bo trener wspomniał o tym półfinale. Myślisz, że to miało przełożenie, że to zbudowało jeszcze motor na finał? Trochę pewności, trochę znajomości toru? Myślałem nawet. Nawet jak pan Jacek o tym mówił, to ja właśnie o tym myślałem, że był taki moment w sezonie, też w Toruniu, że zaczął się delikatny dołek motoru. Ale to jest też taki rodzaj oczyszczenia, bo Leszno też to miało w trakcie sezonu, gdzie zdobywało mistrza, że przyszedł mecz w Gorzowie i był ten delikatny dołek, ale później oni na play-offy wrócili bardzo mocni. Tutaj też motor wrócił bardzo mocny, bo przejechał się po falubazie, ale rzeczywiście bardzo wyrównany mecz w Toruniu stał się nagle 12-punktową stratą. I rzeczywiście ten mecz w Lublinie rewanżowy musiał takiego nowego ducha tchnąć w ten zespół. Płomienie za nami są i to właśnie taki płomień chyba wyzwolił się we wszystkich zawodnikach, bo było nawet widać pierwszy mecz we Wrocławiu, finałowy. Jakie otwarcie, od razu mocne ciosy. Tam po 5 wyścigu była duża przewaga. Później Wrocław przyspieszył, też było blisko remisu, chyba -2 albo nawet remis już, czy +2 dla Wrocławia, tak? Ale później znowu się to wszystko odwróciło. 4 biegach, 3 razy 5-1. Tak, dokładnie, więc rzeczywiście ten rewanż z Toruniem musiał jakąś taką nową energię wyzwolić w motorze. Bo to nie jest tak, że to dziennikarze dorabiali teorię, że wy przez 5 dni się baliście o swój byt w finale, tylko że wy autentycznie tam do tego czwartkowego treningu, a nawet do pierwszego biegu w piątek, to czuliście, może nam się nie udać wejść do finału. Znaczy, może nie tak. To wiedzieliśmy, że to jest, że 12 oczek to nie jest tak mało i że trzeba bardzo dobrze przygotować się do tego meczu. I rzeczywiście ten trening czwartkowy trwał no, parę godzin, ale no, mieliśmy telemetrię, która naprawdę pomogła i bardzo przyłożyła się potem na zawody, bo wszystko to, co telemetria nam pokazała na treningu, potwierdziło się w meczu. A czy to była jednorazowa taka akcja z tą telemetrią? Czy chcecie to powtarzać? Znaczy, myślimy o tym. Może to być taka innowacja. Ale na razie to było jednorazowe.
Tomek, jak ty patrzysz na motor i są zawodnicy z różnych kultur, też różne osobowości, no bo tutaj Australijczyk, tutaj Szwed, jest Bartek z Marzik, Dominik Kubera, też charakterki w postaci Bańbora, trochę także coraz bardziej Przyjemskiego. Myślisz, że to jest trudno ustalić, czy że to są tacy profesjonaliści, że oni muszą się dostosować dla dobra drużyny? Nie, Jacek, potwierdzisz to, że to są chłopcy, którzy po pierwsze szanują pieniądze, bo każdy doskonale wie, że sportowcy wygrywać chcą za wszelką cenę, ale też doskonale wiedzą, że jak te wszystkie różnice się zacierają, bo wiadomo, że inny jest Freddy, który jest analityczny, zadekalna panna, więc się wycofa. On nie jest tym, który wchodzi w ten terytorium, czyli wbija dzidę i mówi, to jest moja ziemia. Chris Holder, który jest trochę chuliganem, były stolarz, nie? Z zawodu też troszeczkę taki lubi być łobuziakiem. No i Bartek, który pokazuje im poziom, taki level, że dążyć trzeba do mojego, a z drugiej strony jest człowiekiem, bo on potrafi się pochylić i pogrzebać, nie? Zażartować. Zażartować. On rozluźnia fajnie ekipę, więc to jest fajny tygiel, nie? Panie Jacku, że to prawda, że Bartek z Marcyk już o 5.30 potrafi SMS-y wysyłać, że jest na rowerze i cytaty motywacyjne, co tam znalazł. Słyszałem takie głosy, że 5.30 wysyła SMS-y do kolegów z klubu, z drużyny i pisze taki cytat motywacyjny. No dzisiaj ja już trenuję. Powiem tak, tego nie wiem, bo do mnie nie przysłał, ale znając Bartka, wierzę w to, w 100%. Że ma taką księgę aforyzmów na każdy może dzień? Może to zrobić, tak. Kuźbiku, do ciebie pytanie już o samo to spotkanie, zgodnie z planem ten przebieg? Czy no, to spotkanie miało dla postronnych kibiców, miało jedną, ale za to bardzo dużą wadę. No, było strasznie nudne, co nie jest oczywiście przytykiem w stronę zawodników motoru, że są tacy dobrzy. No, ale można było się wynudzić. No. Gdybym był kibicem motoru, to byłbym zachwycony. Moją niedolą jest kibicowanie Lechowi Poznań, jak Lech Poznań sobie przypieczętuje mistrzostwo po wygranej 5-0. Masochista prędzej. Z motorem to byłbym zachwycony, natomiast no, nie były to ciekawe mecze w ten weekend, umówmy się. Troszkę nawet mocno rozczarowały. I mecz w Toruniu, gdzie okej, no Stal jest usprawiedliwiona, bo Anders Thompson przyjechał nie w pełni sił, eufemistycznie mówiąc, potem Martin Wasulik miał kontuzję. No, Sparta Wrocław też no, nie miała Taja Ufindena. Oni go co prawda nie mają od paru miesięcy ładnych, ale no, widać, że to zastępstwo Francisa Gusca. Tu się mogę uderzyć w pierś, bo pamiętam, jak na tych kanapach mówiłem, że Sparta tego nie odczuje. No, odczuła. Francis mnie rozczarowywał w Ekstralidze mocno, a potencjał w nim cały czas jest, co pokazał w SGP2. W każdym razie, czy to ze względu na różnicę w klasie, w dopasowaniu, przygotowanie toru, no nie było to porywające widowisko. Tu właśnie chciałem się pana Jacka spytać, na ile ten tor był taki, bo chcieliście, żeby taki był, czy warunki pogodowe to wymusiły? To znaczy, wymusiły o tyle, że nie można było prasować na tym torze przez kilka dni. Po czwartkowym treningu tor został zrobiony i ponieważ już w nocy były zapowiedzi, że będzie deszcz, późny, bardzo późnym wieczorem został przykryty plandeką i potem było tylko kontrolowanie, bo tak mapy radarowe pokazywały, że idą chmury i mogą być opady. Te opady nie następowały, ale no w sumie w nocy z piątku na sobotę padało. A potem całą niedzielę lało tak naprawdę dobrze. I nic nie można było zrobić pod plandeką. Na szczęście w poniedziałek pogoda się polepszyła, nawet wyszło słoneczko i po zdjęciu plandeki byliśmy mile zaskoczeni. Znaczy, baliśmy się, że będzie gorzej pod plandeką, ale nie, ten tor już był ok. A potem to już jakby tuż przed meczem niewiele się dało zrobić. A to prawda, że Lublin pracuje nad swoją plandeką, bo macie dosyć tego, że ta zakupiona przecieka? Znaczy nic nie wiadomo o pracach nad swoją, ale rzeczywiście ta plandyka, która służy parę lat, no już troszkę się zużyła. No dobra, ale to wrócę do pytania Kuźbika już nie w kontekście finału. Bo tych mijanek było trochę mniej w tym roku statystycznie. Rzadziej się mijali w Lublinie niż w poprzednich latach. Może pan powiedzieć, że to jest po prostu kwestia tego, mamy taki mocny zespół, wychodzą ze startu, nikt ich nie dogoni, nie ma mijanek. Ale czy to nie jest też kwestia tego, że ten tor w Lublinie kiedyś był bardziej widowiskowy niż w tym roku? Znaczy, lubelski tor jest trudny do mijania, jest bardzo wąski i tam naprawdę, jeżeli już dwójka jest z przodu, tam ciężko włożyć gdzieś koło motocykla i zmieścić się, chyba że ma się albo bardzo dużą prędkość, albo troszkę się pogłówkuje w odpowiednim momencie, zrobi się nożyce, przejdzie na wąską, ale nie, to nie jest kwestia chyba przygotowania toru. Torze, który ma tak długie, proste i ostre wejścia w łuki, jeżeli byśmy go robili bardziej przyczepny, no to byłyby te słynne hopki, bo nie dałoby się po prostu motocykle po takiej prędkości, po takiej prostej, przy wyłamaniu, no doprowadzałyby do tego, że po kilku biegach już by
kłopoty duże. Dobra, panowie, bo długo rozmawiamy o motorze, pewnie jeszcze sobie do kilku kwestii wrócimy, ale srebrny medal Betard Sparty Wrocław, Maciek, patrzę na ciebie, bo my tutaj sobie z Kuźbikiem rozmawialiśmy w czwartek, że od 2015 roku specjaliści od srebra. Tak. Seryjnie wchodzą do tych finałów, ale tylko jedno złoto, 2,21. Czy to we Wrocławiu twoim zdaniem jest powód do radości, bo srebro jest i wcale finał nie był oczywisty, patrząc na rundę zasadniczą, czy jednak no, zostaje takie poczucie, pewnie jak przed rokiem, niesmaku, no bo tylko srebro. Prezes Andrzej Rusko nawet sam wczoraj o tym mówił, że był zły, że był bardzo zły po pierwszym meczu i rzeczywiście u siebie wypadałoby wygrać, patrząc od strony wrocławskiej. A na przestrzeni tych lat faktycznie było kilka szans na to, żeby jednak czy z Lesznem, czy z Lublinem po prostu wygrać, ale to się nie udało. Myślę, że jak klub do tego wróci za kilka lat, za 5-10 lat, to te srebra będą naprawdę bardzo dużo ważyły. Myślisz, chyba, że zacznie zdobywać złoto w międzyczasie, to wtedy nie. Tak, no, ale to zawsze jest finał. Tak? To będzie okres przejściowy wtedy. No. Tomek, dołącza Brady Kerc, to wiemy nieoficjalnie, prezes też nie chciał tego potwierdzić, no ale to się słyszy, o tym się mówi, wiadomo, myślę, że Brady dzisiaj pożegnał oficjalnie. Pożegnał się z Robem Rybnik. No już powiedzmy, że dołącza. I będzie też rajderem w Grand Prix, to jest jego powrót do PGA Ekstraligi, po takiej średnio udanej przygodzie, myślę, w Lesznie. Pokaże Aussie Boy, na co go stać w przyszłym roku? Właśnie, był taki moment, pamiętacie, jak Todd jeszcze jeździł Kerc na poziomie zbliżonym, mówili, że Todd ma więcej papierów, większą smykałkę, nie był to Dallas Ward czy Jason Crump, ale no, umie się ścigać Todd Kerc, natomiast Brady trochę takiego ma zdolnego obuziaka w sobie, trochę arogancji, która jest niezbędna w tym sporcie. Chuliganem trzeba być, po trosze, nie za bardzo. No i Brady, myślę, że ten rok w Rybniku rozsmakował go na tyle, że będzie chciał się rozpychać w Grand Prix. I to jest na pewno dobry ruch transferowy dla Wrocławia, bez dwóch zdań. Kuźbik. Widać było, jak dobrze Brady potrafi jeździć na żużlu podczas Grand Prix Challenge, bo to, że on tam miał szybki motor, to jedno, ale na tym błocie czeskim gnać z taką prędkością i przeprowadzać akcję na dystansie, to było naprawdę trudne, a u niego tak. Także nie, myślę, no, że cały sezon w drugiej Ekstralidze. No, kapitalne, a przecież było ryzyko w pewnym momencie, że straci ten sezon w wyniku kontuzji, więc dobrze, że zacisnął zęby i dojechał do końca, bo no, myślę, i PGA Ekstraliga będzie miała z niego mnóstwo frajdy i Grand Prix też. To chyba no dobra, nie ma wątpliwości. Ale dla wszystkich kontrowersji, które się ostatnio dzieją, to akurat Brady'ego w Grand Prix naprawdę witamy z otwartymi ramionami. Może jeszcze pogadamy o tych dzikich kartach i Grand Prix na przyszły rok, ale Sparta, nie mówię, że czy będzie mocniejsza w kontekście złota, ale czy Sparta z Brady'em Kercem 2,25 jest mocniejsza niż stajem Uffinenem zdrowym hipotetycznie przez cały sezon 2-2-4. No jeżeli pozostali zawodnicy utrzymają formę, czyli jeżeli Łaguta będzie najlepszym żużlowcem PGA Ekstraligi, jeżeli Dan Bioli będzie jeździł na takim poziomie, jeżeli Maciek Janowski ma nawet większy potencjał niż to, co pokazywał w tym roku. Natomiast jeżeli pytasz bezpośrednio o wymianę Tai Uffinen z tego sezonu na Brady'ego Kerca, zdecydowanie na plus. Zdecydowanie na plus. Może się oczywiście okazać, że Uffinen w Metalka z drugiej Ekstralidze się odrodzi w barwach rzeszowskich, mając w pamięci to, jak go potraktowano nawet nie tyle we Wrocławiu, co no, nie jest wielką tajemnicą, żeby już wstępnie dogadany w Zielonej Górze, gdzie też mu podziękowano, więc to może być jakiś motywator dodatkowy, ale nie, no, Brady Kerc zmiana zdecydowanie na plus. A pan Jacek, pan patrzy na Macieja Janowskiego wczoraj, Daniela Biule, Janowski komplet na Impie w Lublinie. Daniel Biuli też potrafił tam szaleć u was nawet podczas finałów i wczoraj tacy, no, nie mrawi. Mecz to jest nowa historia, jeżeli chodzi o żużle. Znaczy Biuli jechał ładniej niż wynika to z punktów, bo on naprawdę szarpał, starał się, ale no, w programie były same jedynki, prawda? A jechał dość fajnie. No, Baćkowi nie udało się powtórzyć takiego dnia, jaki miał w finale indywidualnych Mistrzostw Polski, na nasze szczęście, chociaż na pewno niekorzystnie dla kibiców, bo zawody byłyby ciekawsze, ale ja nie narzekam, że były takie nudne. Ale to jest, to Kuźmik też to pośrednio powiedział, że dla kibica czy działacza w Lublinie wynik idzie w świat, a czy to było tak widowiskowe, jak chcieliby tego inni kibice z całej Polski, to sprawa drugorzędna. Ja widowisko to lubię obejrzeć, jak oglądam Grand Prix, albo inny mecz naszej ligi, nie nasz. To wtedy... A wszystko pan ogląda, nie? Bo tam no czasami rozmawialiśmy, nie? O Szwecji, o innych meczach ekstraligowych, o Grand Prix. Raczej oglądam, już cały. To tak jak Tomek Glorek, a jeszcze łączy to z tenisem i z Hydro GP. Znaczy, tenis też ogląda. Ale Wufi, a propos tenisa, ale Wufi na przykład, zobaczcie, że on miał pech, ja wiem, że on się odrodzi, bo to jest, potrzebujemy takiego zawodnika, tak? Jeszcze jest zodiakalnym lwem. Tak jest, tak jak Marcin Musiał i Janita Włodarczyk na przykład i Nigel Mansell. Ale Mateusz Świdnicki. Ale zobaczcie, Łuki miał co roku miał dzwona, a to wyhamowuje. To jest super rider, no bo trzy tytuły powyjechał z klasą i co rok ma problemy ze zdrowiem po kraksie.
Więc jak Łufi w Rzeszowie będzie miał jeden rok, gdzie nie będzie miał dzwona, to zobaczycie, że on jeszcze wróci i będzie się ścigał fajnie. On ma taki plan podobno, no, że z pełną powagą mówi, wszyscy już go tam na emeryturę wysyłają. On mówi, że jeszcze wraca do Ekstraligi i ładnych parę lat na żużlu pojeździ. Wiesz co, Łufi to zawsze ma plan. On mi w 2021 roku mówił, że ma plan na czwarty tytuł Mistrza Świata. A, czyli cytując klasyka, taki plan to ja mam zawsze. No więc właśnie, panowie, zgodnie z planem może przejdźmy teraz do meczu o brąz, bo tam też kilka ciekawych kwestii. Zobaczymy sobie wyniki, jakie padły w tym ostatnim meczu w Toruniu na Moto Arenie, gdzie niektóre biegi były naprawdę fajne dla oka i trochę się pościgali, a no, ale też nie za bardzo. I większość, myślę, wyścigów raczej średnia, szczególnie przy tak dysponowanym Lambercie, Sajfudinowie kompletnych, mimo braku pięciu startów. Patryk Dudek też naprawdę bardzo dobry wynik, tylko chyba Kuba Miśkowiak raz go pokonał. No i ta stal rozbita. Tam wszystko, co mogło, to nie zagrało. Psychicznie, fizycznie, z kontuzjami, sprzętem, atmosferą. No tak, rzeczywiście. Mówiliśmy przed pierwszym meczem w studiu w Gorzowie z trenerem Dobruckim, trochę przekornie, ale nam się udało, że Toruń to weźmie w obu meczach. I rzeczywiście tak się stało, bo nawet przed wejściem na antenę godzinę temu rozmawialiśmy z panem Jackiem, z Kuźbikiem, że nie robi się rewolucji na trzy dni przed tak istotnym meczem, na dwa tygodnie mniej więcej przed zakończeniem sezonu. No to była rewolucja. To był naprawdę granat wrzucony do szatni. Mówią to zawodnicy też w kuluarach. Takich rzeczy się po prostu nie robi. To wpływa jednak na zawodników. No naprawdę nie wierzę, że to nie wpływa na zawodników, bo jednak jest osoba, która ciągnie ten wózek od kilku lat. Zawodnicy traktują go jak ojca. I naprawdę wierzę Szymonowi Woźniakowi, który mówi, że jakby stracił bliską osobę, jakby ktoś umarł, czuł się tak, jakby ktoś umarł. No bo rzeczywiście tak mogło być. I czy ustawienia, no po prostu atmosfera nie grała, nic. Komunikacja wtedy nie gra, no bo też nie za bardzo możesz zaufać tym nowym osobom, mimo że oni są gdzieś w kręgu oczywiście, ale mimo wszystko polegli w obu meczach i jeszcze na przypieczętowanie tego wszystkiego kontuzja Waculika. No koszmarnie to wygląda. Ale to słuchaj, to a propos Stanisława Chomskiego, mamy specjalistę od taktyki, regulaminów i atmosfery. Siedzi po mojej prawej stronie. Panie Jacku, pan podziela te opinie, że no atmosfera jednak w żużlu jest ważna w drużynie. Trochę o tym rozmawialiśmy. Czy jednak argument tych kibiców, którzy powiedzą, nie no, jak atmosfera, najważniejsze w motosporcie to, żeby zębatka, dysza, silnik się zgadzały, ustawienia i jadą. Nie. Atmosfera jest bardzo ważna i ja pamiętam, jak usłyszałem tą wiadomość o Stasiu, to stwierdziłem, że nie, plotka to niemożliwe. No bo no, takich rzeczy się nie robi. Po prostu nie tak to się załatwia i nie w takim momencie. No naprawdę było to dla mnie olbrzymim szokiem, ale no, ktoś tam podjął taką decyzję. A atmosfera jest bardzo ważna i naprawdę, słuchajcie, to jak zawodnik z... No wyobraź sobie, zawodnik wygrywa wyścig, zjeżdża do boksu i pytają się go, co zmieniłeś, nie wiem, odpowie i nie będzie rozmawiał z kolegami. No to nie ma zespołu, nie ma drużyny. A czy to jest tak, że Piotr Świs mógłby to tak jak ręką odjął naprawić, wprowadzić atmosferę jednego dnia, czy ma jeszcze trudniej, niż gdyby wchodził na początku? To nie jest takie proste, żeby to zrobić w dzień czy dwa. To z tymi zawodnikami trzeba no, popracować przez parę tygodni, żeby oni nabrali zaufania do tej osoby, żeby wiedzieli, jak on odbiera ich uwagi. No, to mówię, to tego się nie da zrobić w dwa dni. A wy macie chyba dobry układ z Maciejem Kuciapą jako duet menadżerów, trener-menadżer w motorze, bo Maciek jeszcze niedawno na motocyklu, więc tak obserwuję to bardziej sprawy sprzętowe, tam rozmowa z zawodnikami, co pozmieniać, potrenować, a pan z tyłu regulamin, program, atmosfera, coś żartobliwego powiedzieć, uzupełniacie się, mam wrażenie, w tym duecie. Znaczy, no Maciek też i kwestie przede wszystkim przygotowania toru, to jest już bardzo ważne. Ja coś tam pomogę, no i mam jeszcze tego trzeciego. Jak ciągle pytali mnie, ale czyj głos jest decydujący, jak mamy różne zdania z Maćkiem? No ja mówię, no decydujący, no to jest Marcin Świderski, bo jest trzech, a więc ten trzeci decyduje. Nie, no ale rzeczywiście ta współpraca jak na razie układa się bardzo dobrze i to już chyba piąty sezon, nie szósty chyba sezon z Maćkiem. I ja nawet nie myślałem, że to tak fajnie będzie szło i tak, no oby tak było dalej. Pamiętam pierwsze spotkanie z Maćkiem, jak był kandydatem do objęcia funkcji trenera. On nie prowadzi nigdy pierwszej drużyny. Jeszcze jechał wtedy, czy rząd był tak, zawodnikiem jeżdżącym. Spotkałem się z nim i widziałem taką niepewność w jego oczach,
To był ten pierwszy sezon po awansie, kiedy wszyscy już w zimie nas skazali na spadek, a ja powiedziałem, Maciek, sytuacja jest rewelacyjnie dobra. Nie może być gorzej. Wszystko, co zdobędziemy, to będzie na plus. A jeszcze Łaguta przyjdzie. No, wtedy jak rozmawiałem, to jeszcze o tym nie wiedziałem, ale przyszedł Grisza i jakby utrzymaliśmy się, no nawet bez problemu, bo nawet nie barażowaliśmy wtedy. To prawda, to był jeden z lepszych Beniaminków w ogóle ostatnich lat. Trochę Falubas do tego nawiązał w tym roku. A jak wygląda pana układ w tygodniu? No bo tam są DMPJ-ty, Ekstraligo 24, treningi. Pan jeszcze to z pracą łączy. Nie. Jak wygląda tydzień Jacka Ziółkowskiego gdzieś, powiedzmy, w maju, kiedy wszystkie rozgrywki już jadą? Jeżeli chodzi o zawody U24, DMPJ-ty, to tutaj jakby prowadzi to dwójka Maciek Kuciapa, Marcin Świderski. Oni to obstawiają, czasami nawet rozjeżdżają się w różne miejsca, bo to nie zawsze jest w tym samym miejscu. W jednym dniu są różne zawody. Więc ja staram się skupić na pierwszej drużynie, ponieważ Maciek mieszka dosłownie 50 metrów ode mnie w Lublinie, więc łatwo się spotkać, porozmawiać na temat ustawienia par. No to ile razy w tygodniu ze sobą rozmawiacie przed meczem na przykład? Codziennie? No nie, bo Maciek jest często na wyjazdach, ale tam ze dwa razy w tygodniu, no, myślę, że tak. Przed sezonem jest to kilka spotkań, bo to jest bardzo ważne, żeby pewne rzeczy przed sparingami ustalić, no bo na tych sparingach próbujemy jakieś tam nasze pomysły, prawda? A potem to już idzie. Potem to już samo leci. Kuźbiku, zapytam cię o Apatora, bo drugi brąz z rzędu. Mhm. Czasami sami kibice Apatora, my także, krytykowaliśmy właściciela Przemysława Terminskiego, że nie przepłaca, że nie licytuje się mocniejszych zawodników, że czasami te wybory transferowe, jak na przykład Wiktor Lampard kosztem Jana Kwiecha kilka lat temu, to nie były najlepsze decyzje. Zaraz nadrobi. Zaraz nadrobi. Czy ta filozofia, jak sam powiedział Przemysław Termiński w Żużlu, nie chodzi o to, żeby wygrywać wyjazdy, tylko żeby mieć zawodników pod domowy tor, wygrywać wysoko u siebie, właśnie nam się objawiła chociażby w tym dwumeczu o brąz? Na to wychodzi, tylko trzeba było mieć... Wiem, że wygrali na wyjeździe, ale że jednak trójka mocnych zawodników... No ale perypetia Apatora na wyjazdach to już był trochę mem od paru lat. Teraz faktycznie trochę to odczarowali. Ale no, żeby zrobić tak, jak mówisz, to trzeba było przede wszystkim ściągnąć trenera, który będzie w stanie z Moto Areny uczynić atut dla Torunian. I to się faktycznie Piotrowi Baronowi udało. No bo Moto Arena to było trochę case torów w Lesznie. Tam każdy lubił jeździć. Kto nie przyjechał, to się dobrze czuł. I Torunian to wkurzało. Zasadnie. Ale faktycznie w tym roku, zwłaszcza w drugiej części sezonu, to był naprawdę ich atut. Nie wiem, co tam dokładnie trener Baron poczarował, ale wyszło tak samo, jak wyszło mu z juniorami. I to są jego dwie główne zasługi, przez które między innymi Apator jest tutaj, gdzie jest. No, jestem ciekaw, co dalej, bo wiemy na pewno, że ten brązowy medal kibiców toruńskich ucieszył bardzo. W ogóle byłem w szoku frekwencją, że na meczu o brąz jest 11,5 tysiąca ludzi. Atmosfera jak na finale, fantastycznie. Ale myślę, że to już jest ostatni taki brąz, który aż tak Torunianu cieszy, że te apetyty zrobią się troszeczkę większe. No i w kontekście znanych już wzmocnień składu, że przyjdzie Mikkelsen za Pawła Przedpolskiego i przyjdzie wspomniany Jan Kwiech za Lamparta. Za rok, jeżeli się nie uda awansować do finału, to już raczej będzie... uczucia będą mieszane, no bo to jednak... Apator po raz ostatni w finale był w 2016 roku. Nie? Jak na klub z takimi ambicjami, to już jest kawałek oczekiwania. Jest trochę oczekiwania, nawet przeczytałem takie zdanie, że ze wszystkich klubów ekstraligowych zima w Toruniu będzie najdłuższa. Bo nawet jak Motor się cieszy, że ten sam skład, że jest złoto, czy po prostu inne kluby, no przystąpią jak przystąpią, tak w Apatorze jest takie, mamy sukces, ale po tym brązie jesteśmy żądni jeszcze czegoś więcej, bo mamy... prawo wierzyć, że będzie jeszcze lepszy sezon za rok. No mają prawo wierzyć, bo juniorzy mogą być jak najbardziej coraz lepsi. Mikkelsen no, będzie wartością dodaną względem Pawła, Jan Kwiech też. Pytanie o tą żelazną trójkę liderów, czy oni jeszcze mają jakieś rezerwy w sobie. No, Robert Lambert zalicza progres z sezonu na sezon, a w tym roku przeskok, także w zawodach indywidualnych, był zdecydowanie największy. Myślę, że Lambert jeszcze do swojego sufitu nie doszedł, bo rzuciłem tezę parę razy, że to jest zawodnik z potencjałem na mistrza świata, nawet rywalizując z Bartoszem z Marzlikiem, więc podtrzymuję. Emil to samo. Patryk też był bardzo solidny, był bardzo dobry w tym sezonie, ale to nie była jego życiówka. Więc tam faktycznie jeszcze margines u praktycznie każdego zawodnika Torunia jest. Ta życiówka z Falubazu jeszcze nie nadeszła, mimo że to jest trzeci sezon, ale najlepszy Patryka. Ale to może o Lamberta i Emila zapytam ciebie, Tomku, bo to jest pierwszy sezon, w którym Robert Lambert ma wyższą średnią niż Emil. Jak ty to widzisz? Czy to będzie trend, który się utrzyma, że Emil troszkę w dół, Lambert w górę, czy za rok wróci to do raczej takich oczekiwań z przedsezonu, że Emil będzie wyższą średnią dysponował niż Robert Lambert? Emila trochę wyhamowała kontuzja, paskudna, nieprzyjemna, natomiast Lambo cały czas idzie w dobrą stronę
I to jest chłopak, który zaczyna, potrafi być rogatą duszą, nie? Nawet do Wiktora Przyjemskiego pogroził paluszkiem. Tak, ale... Było, no. Ale to jest, no, incydent na torze. Natomiast to jest chłopak, który wie, jak budować siebie. Od czasów, kiedy jako jeździł junior, nie mógł jeździć w Anglii, a w Niemczech się ścigał. Bardzo poukładany gentleman. I chyba ta łagodność, ten taki mellow jego, już powoli przychodzi do lamusa. Ona dalej będzie, to jest kulturalny chłopak na torze i poza nim, ale już zna, poczuł swoją wartość, będzie się ścigał. A propos Dudiego, bo Dudi kiedyś powiedział dla Speedwaystara, gadaliśmy sobie z Dudim, on mówi, że największy jego pech polega na tym, że urodził się zbyt późno, bo chciał zobaczyć kogo w akcji. Andrzej Agassiego na korcie. To faktycznie pech. To jest Dudiego marzenie, tylko które się nie ziści. Zostały, no. No, albo Agassi musi urodzić później, niekoniecznie Dudi. Nie? Ale a propos Lambo, to jest dobre pytanie do pana Jacka. Czy Robert Lambert nie jest przypadkiem waszym delikatnym wyrzutem sumienia? Że jakbyście to lepiej rozegrali i z niego nie zrezygnowali, to byście mogli mieć go cały czas w składzie od sezonu którego? 2017. Tak, ale to był taki moment, kiedy Robert jeździł z ósemki u nas i on sam potrzebował więcej jazdy. A układ personalny w drużynie, no wtedy jakoś nie pasowało to. Ten Robert był fajny pod tą ósemką, znaczy fajny dla mnie, bo można go było wykorzystać. Natomiast to nie było wygodne dla zawodnika. Aczkolwiek poszedł do Rewnika i też jeździł pod ósemką, ale faktycznie miał więcej biegów taktycznych i tak dalej. Miał 5-6 razy, prawda? Tak. A więc tam nawet wtedy chyba ukuło się to powiedzenie Lambojet. Więc miał doskonały sezon. No i w Toruniu jeździ, może nie od początku bardzo dobrze, ale jest bardzo solidnym zawodnikiem i tu podobnie jak pan redaktor uważam, że no, poza Bartkiem Znalazlikiem nikt nie potrafi tak kierować motocyklem jak Robert. Wrócę jeszcze na chwilę do Piotra Barona, bo tak. Wspomniał o tym Kuźbik. Zobacz, Maciek, że byliśmy na kilku meczach i te tory były różne. One zawsze były pod gospodarzy, zrobiło się widowisko, ale beton z motorem na półfinale, teraz trochę pod koło, z Lesztem też było pod koło. Potrafi inaczej robić tory pod względem warunków atmosferycznych i przeciwko drużynie przyjezdnej Piotr Baron, ale to zawsze jest atut, którego brakowało przez lata i u kilku menadżerów w Apatorze. No. Tak, wydaje mi się, że wizualnie tylko było pod koło, bo było bardzo twardo mimo wszystko, ale jednak temperatura... Ale czasy były poniżej 60 sekund. Ale tylko przez chwilę. No tak, ale były. A w poprzednich meczach to w ogóle nie było mowy, żeby zobaczyć. Tak, tak, zgadza się. Mimo wszystko daleko od rekordu toru i wydaje się, że do czego dążyłem w swojej wypowiedzi, że chodzi o pogodę. Było chłodniej jednak, tej wody było trochę i rzeczywiście zaczęło się do szóstego wyścigu trochę te odsypywanie tego mokrego i start był bardzo przyczepny. To na pewno. Dużo bardziej przyczepniejszy niż na meczu z motorem, a jednak udaje się zawodnikom złapać te powtarzalność i gdzieś nawet rozmawiając podczas Grand Prix wskazywałem na to miejsce jako linia Emila Sajfudinowa, czyli bardzo szeroko na pierwszym łuku, od szczytu łuku i to odbijanie się od bandy. Dudek, Lambert, nawet Przedpełski i Emil robią to wzorowo i tak pokonali motor w końcówce, gdzie Lindgren uwielbia jeździć po szerokiej, a nie robił tego ani razu. I to było największe zaskoczenie, jeżeli możemy na chwilę wrócić do tamtego spotkania. Jak to jest? Przegraliście tylko 3 z 20 meczów w tym sezonie, z czego 2 w Toruniu. Jaki oni patent na was znaleźli? To znaczy, ja myślę, że Piotr zrobił to, o czym zawsze marzą zawodnicy. Ja no, pracuję przez parę lat, paręnaście z zawodnikami i naprawdę jest wszystko jedno, czy tor będzie twardy, czy przyczepny. Tylko, żeby był taki sam. Żeby był taki sam na meczu, jak na treningu. Powtarzalność. Tak, powtarzalność. I to się Piotrowi udało. Czyli on potrafi na mecz przygotować taki tor, jaki zawodnicy mieli na treningu. I te ustawienia, które sobie chłopcy przygotują, potem na meczu realizują. I to jest najważniejsze. I to jest ten chyba największy sukces Piotra. Myślę, że dużym sukcesem byłoby też, gdyby wyprowadził juniorów, bo to jest zwyżka formy, ale jeszcze nie... Ale w tej końcówce już było lepiej. W końcówce było lepiej. Tomek myśli, że jak Piotr Baron siądzie z juniorami w Toruniu i powie, zobaczcie, macie Lamberta, wicemistrz świata, macie Emila, brązowy medalista kilkukrotny, mistrzostw świata, uczcie się od nich, tylko przykładajcie się, to zażre, czy to jest kwestia materiału ludzkiego i czasami po prostu nie przemówisz? Piotr ma talent przez wiele lat niedoceniany, pedagogiczny. On potrafi poprzez żart inteligentny, czasem sarkastyczny, nakręcić młodych chłopaków do tego, żeby równali do najlepszych na świecie, a Emil no, na żyletki może chodzić, na centymetrze. To jest tak niesamowity technicznie rajder Emil Sajfudinow, że aż żal, że mistrza świata nie zdobył, nie? Ale niesamowitą ma czucie motocykla, tak jak Lambo, czy tak kiedyś Michael Lee, czy da Seward, więc na pewno
akurat Piotrek Baron potrzebuje czasu, bo to jest proces, żeby wszystko zatrybiło i ci młodzi chłopcy będą się ścigać jak należy. Ale fachowcem jest dużym, trzeba przyznać, Piotr Baron, bo od początku jego przygody z trenerką, menedżerką, 2011 rok Wrocław skazywany na spadek, 12 rok skazywany na spadek, 13 rok trzy drużyny spadają, no murowany spadek Wrocławia, nie ma w ogóle o czym gadać, znowu utrzymanie, a później seria tych medali w 16 rezygnacja przed półfinałami, przed meczami o brąz i 4 złota później Leszno, naprawdę to jest wysokiej klasy specjalista. I Wrocław przecież tamten też bazował na atucie toru. Oczywiście, bardzo, bardzo, bo ja wtedy byłem w szkółce żużlowej, jak Piotr Baron właśnie przychodził, ja się zapisałem do szkółki i miałem styczności dosyć dużo z Piotrem Baronem. Naprawdę to, co Tomasz mówi, żart, ironia, to wszystko naprawdę było na pierwszym miejscu. On ma dystans, taki bardzo zdrowy do pracy. Dystans, tak, dokładnie, ale jak jest praca, to jest praca. I to rzeczywiście, to jest na pierwszym miejscu, ale humor też musi Tomek, mamy być. Odpowiedź na to pytanie. No są granice dla menadżera, jak z Maćka nie zrobił żużlowca, to już... Nie da z niektórych. No to już tam za długa historia, żeby opowiadać o tym, dlaczego tak się stało, ale rzeczywiście to, co Kuźmik mówi, tor bardzo, bardzo przyczepnie, wręcz rynny, wtedy nie przykładało się jakiejś super wagi, do tego komisarzy w ogóle nie było. Rynna przy krawężniku wrocławska to był atut Piotra Barona. Za chwilę posłuchamy sobie jeszcze Piotra Barona, ale panowie, zanim przejdziemy do quizu, a mamy zwycięzcę 1 z 10, więc zaraz quiz 1 z 11, zobaczymy, jak pan sobie poradzi, to jeszcze zapytam was o naj. Celowo nie robię tutaj takiego sztampowego schematu, każdy po jednym razie, każdy po konkretnej rzeczy, ulubiony mecz, zawodnik, akcja, do wyboru, do koloru. I co wam zapadnie w pamięć z tego sezonu? Może być oczywiście także runda zasadnicza, może być coś najlepszego, coś najgorszego. Kuźmik, może od ciebie zacznę, bo ty masz zawsze wszystkie kategorie w głowie poukładane. Wiesz co, no takim największym szokiem, rzeczą, której się nie spodziewałbym kompletnie przed tym sezonem, był postać Bena Cooka. Bo Michael Jepsen-Jensen to jeszcze jak cię mogę. My akurat byliśmy z Maćkiem adwokatami tego, żeby dać mu szansę. No bo... Bardziej Maciek się przyczepiłeś do tego. No tak, ale wiedzieliśmy, że jest szybki, że schudł te 10 kilo, zainwestował w sprzęt, że w Poznaniu na pierwszym meczu, który też miałem przyjemność oglądać, dawał sobie radę. Komentowaliśmy wspólnie jego mecze z Danii czy Szwecji. No, widać było, że tam prędkość jest, tylko po prostu trzeba dać mu szansę. A Ben Cook, wzięty zupełnie z kapelusza. Natomiast paradoks sytuacji, o którym też już wspominaliśmy parę razy i przyznał to nawet prezes Rusiecki, polega na tym, że jakby Unia nie wzięła tego Cooka, a wzięła Jepsena Jensena, to prawdopodobnie by się utrzymała tylko dlatego, że nie wziąłby go Grudziądz, który został... Bo Jepsen zrobiłby tyle samo, a Grudziądz tak, a Grudziądz skończyłby z Matejem Żegarem, który przez cały sezon odjechał chyba dwa zawody, więc Maciek, na pewno byłoby go. Boje naj, co ci najbardziej w pamięć zapadnie z tego sezonu? Najbardziej absurdalny mecz. Pierwsza kolejka Wrocław-Zielona Góra. Czego tam nie było, naprawdę. Ten wynik już nawet nie pamiętam, czy to było 40... 4-1. Tak. 4-6-4-1, tak? 4-7. Dwóch punktów brakowało. Dwóch punktów właśnie brakowało, bo było 5-0, defekty, taśmy, wykluczenia. Oparzony Rasmus. Poparzony Rasmus przygnieciony silnikiem. Naprawdę absurdalnie zaczęliśmy sezon i Kowalski w drugim tak. łuku otwierający bramę. To był taki mecz, jedyny mój mecz, z którego ja wyszedłem z bólem brzucha, bo po prostu tyle się działo emocjonalnie i tyle trzeba było ogarniać, że naprawdę, nie powiem, że nas przerosło, ale że trzeba było dać z ciebie fizycznie wszystko w kabinie. Panie Jacku, jakaś pana ulubiona akcja, mecz, moment tego sezonu? 13 wyścig pierwszego półfinału we Wrocławiu, kiedy po starcie było 5-1 dla Sparty i potem akcja Bartka na wejściu w drugi łuk, wyjście na prowadzenie i napędzający się Freddy, który z czwartej pozycji przeskoczył, nabujał się, znaczy nabrał takiej prędkości, że potem minął na prostej obrywali. No, Freddy to potrafi po szerokiej płynąć. Tomek? Twoje naj? To dwie sytuacje. Josh Pickering, który gdzieś już w głowie świtał Piotrkowi Ruszyckiemu. Mr. Pokobro mówi, Josh Pickering, to jest nazwisko. No i wywiad z Nikolajem Heiselbergiem, który jest tak perfekcyjny. A, B, C. A, B, C. No, on powiedział tam mniej słów odpowiadając, niż ty w jednym pytaniu pierwszym. Kochamy gościa, on się rozwinie, fajny chłopak, ale jest to wywiad kuriozum, nie? Dla mnie, słuchajcie, już kończąc naj, to jest manewr u was w Lublinie w trzeciej kolejce Emila, jak tam wjechał między Zmarzlika a Cierniaka. Oglądałem to potem parę razy na powtórkach. Nie oddaję to, co widzieliśmy z kabiny, która jest nisko, dosyć bardzo blisko toru i po prostu tam nie było z naszej perspektywy miejsca, żeby się wcisnął, a to dziurawy tor i wjechał tam między dwóch mistrzów świata przecież wtedy aktualnych juniorów.
seniorów i seniorów. No. Ale to tak jak tamta sytuacja nie oddaje, tak mam wrażenie, transmisja telewizyjna nie oddaje tego manewru z 15 biegu meczu Toruń-Lublin w półfinale. Jak dźwignęło Roberta Lamberta i Emil musiał za nim przejść. Ja wtedy stałem na tym rusztowaniu, gdzie było studio i miałem to centralnie na wprost. No niesamowite. Po prostu zbieraliśmy z Marcelo i z Adrianem szczękę z podłogi, jak oni cało wyjechali z tego. Cieszył się wtedy Apator, cieszy się ostatecznie z brązu. Piotr Baron, pierwszy rok w roli szkoleniowca w swoim macierzystym mieście. Posłuchajmy wywiadu ze szkoleniowcem Apatora. Panie trenerze, miał pan przez chwilę puchar w swoich rękach, został tylko medal, czy ciężki, ale czy też cieszy? Pewnie, że cieszy. Każdy medal cieszy i oczywiście cieszymy się bardzo również i z medalu, jak i z pucharu. Puchar został jeszcze u ludzi, którzy z nami tutaj pracują, bo drużyna to jest jedno, to jest tylko tam 7-10 osób, ale są tormistrze, są trenerzy ogólnorozwojówki i cała rzesza tutaj fajnych ludzi, którzy nam pomagają, także oni mogą chwilę tym się też również nacieszyć, zanim trafi oczywiście do gabloty klubowej. Pamiętam taki moment w sezonie, kiedy mówił pan w Migzonie o tym, że trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać PGE Ekstraligę w Toruniu. Dzisiaj cieszycie się ze zdobycia brązowego medalu. Czy z perspektywy tego całego sezonu ten brązowy medal jest dużym powodem do zadowolenia i w kolejnych latach będzie można budować drużynę w taki sposób, żeby za kilka, może w następnym sezonie sięgnąć po złoto? No nie ukrywamy, że sezon dla nas był koszmarnie trudny, wiele problemów głównie sprzętowych drużynie. Oczywiście przytrafiły się również kontuzje, ale dzisiaj byliśmy wszyscy, byliśmy z tym, co trzeba w ramach. Cieszymy się z tego. Jest medal, był w zasięgu, inny kolor, natomiast trochę żeśmy to spieprzyli, ale no mamy szansę, żeby w kolejnych latach starać się o coś więcej jak brązowy medal, chociaż zawsze brązowy można wziąć w ciemno. Tych bohaterów, jeżeli chodzi o ten sezon, miał pan naprawdę wielu, ale takim cichym bohaterem tych finałów był Krzysztof Lewandowski. Co dużego Krzysztof zmienił w tych ostatnich dniach? Czy może to była mała zmiana? Być może w podejściu, że Krzysiek w tych ostatnich meczach naprawdę pokazuje się z bardzo dobrej strony. Tak, faktycznie jeżeli chodzi o Krzyśka, to wiem, że wjechał jakiś dobry silnik. Do tego też puściła głowa, która mówiła mu, że nie umie jeździć pomimo jego sporych umiejętności. Pod względem technicznym Krzysiek jeździ naprawdę już bardzo dobrze, natomiast potrzeba mu było takich wyścigów jak w Gorzowie czy dzisiaj, żeby uświadomić sobie, że może zdobywać punkty i może być silnym punktem zespołu. Liczymy na to oczywiście, że juniorzy będą się rozwijać. Tak jak i Antek w ten sezon wszedł, przecież to 16-letni chłopczyk jest, który czasami mu się udaje zrobić te punkty, czasami jeszcze nie. No w żużlu trzeba dużo cierpliwości, ale też przychodzą chwile zwątpienia, gdzie i ci chłopcy mają i myśmy je mieli. Natomiast dzisiaj zagrało wszystko, ci chłopcy dali to, co żeśmy pracowali bardzo długi czas. Myślę, że oni z tego najbardziej się cieszą. Serdecznie im tego gratuluję, aby tak dużo pracowali jak w tym roku i żeby się rozwijali jeszcze lepiej jak w tym roku. Panie trenerze, to jeszcze ostatnia kwestia, bo w Lesznie, kiedy był pan trenerem, stworzył pan potwora, którego bali się wszyscy ligowi przeciwnicy. Czy można powiedzieć, że w Toruniu stwarza pan taką podwalinę pod tego żużlowego potwora? Nie, no sport żużlowy jest bardzo ciężki. To, co było w Lesznie, oczywiście to nam pozwalało osiągnąć ogromny sukces, ale też nie ukrywajmy, że mieliśmy bardzo dobrych juniorów. Zresztą dzisiaj Domin w Grand Prix jeździ. Bartek Smektała, no odrobinę gorszy ten sezon, ale to też jest zawodnik, który potrafi jeździć. Faktycznie była bardzo mocna drużyna. Życzylibyśmy sobie, pewnie każdy klub by chciał mieć tak mocną drużynę, jak miała kiedyś Unia Leszno. Nie jest to na pewno łatwe i wymaga sporo roboty, ale też nie jest niemożliwe. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten sezon. Będziemy tęsknić. Pan Jacek będzie tęsknił za żużlem. Bardzo, najbardziej od Bożego Narodzenia, bo świąt to jest odpoczynek, a potem zaczyna być głód. Czyli do świąt odpoczywamy, a po świętach tęsknimy i widzimy się w kwietniu. Wszystkiego dobrego i byle ta zima minęła szybko. Do usłyszenia, do zobaczenia. To się dzieje!